małe pocieszenie, to co było rok temu, wszyscy wiedzą i praktycznie to nie był żaden rewanż. Czekamy wreszcie, aż spotkamy się z nimi w play-offach, tak więc to był dopiero pierwszy krok. Mówię o dwóch zespołach. Chcemy grać w Lidze Mistrzów na najwyższych poziomach, no to nie można robić tyle błędów własnych. No. Mecz może dla kibiców się podobał, bo cały czas był na remisie, raz my dwoma, raz Płock wygrywał jedną dwoma i mógł się podobać, ale tutaj z strony szkoleniowej na pewno było za dużo błędów technicznych. W końcówce już pokazaliśmy chyba bardziej dojrzałą piłkę ręczną, bo nie zrobiliśmy żadnego błędu w ostatnich 5 minutach technicznego. Płock zrobił ze 2-3 ofensy i szczęśliwie wygraliśmy. Z takimi problemami, jakie teraz z takimi się borykamy. Stwierdzenie, że mogliśmy wygrać, to nas bardzo cieszy, bo naprawdę podjęliśmy walkę, bodajże mieliśmy 10 zawodników. Do 58 minuty możemy być siebie zadowoleni. Ostatnie dwie, no niestety tam 3 błędy i no, na pewno nie zasłużyliśmy na przegraną 5 bramkami. Jedną, dwoma mogłoby się stać. Mecz walki. Dużo emocji, bardziej nastawienie w grze w obronę obydwu zespołów, sporo błędów. Z naszej strony myślę, że moglibyśmy lepiej zagrać. Na pewno gdzieś odczuwany był ten niedzielny mecz z Duńczykami, gdzie były dla nas bardzo ważne te 2 punkty Lidze Mistrzów. Nie mogliśmy zapaść rytmu i znowu jakieś tam proste błędy, nawet tutaj pod stolikiem sędziowskim była zmiana Bartka Tomczaka, gdzieś znowu wprowadzała zespół Płocka w mecz. Także myślę, że mógł się podawać pod względem emocji i walki, bo tak było dużo, ale jeżeli chodzi o grę, to chyba nie był to najlepszy mecz z obydwu stron.